temat już zapowiedziany wcześniej, jak być idealną teściową. Pani Dorota Sarapata, psycholog kliniczny, moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak być idealną teściową i czy takowa w ogóle istnieje? Każda teściowa jest idealna. No tak, zapomniałam. Tak. Moja na pewno. Jak być idealną teściową? Nie wtrącać. Nie pouczać syna, nie pouczać synowej, nie pouczać córki, nie pouczać zięcia. I nie stawać po żadnej ze stron. Tak. Ich sprawa. Ja się nie wtrącam. Załatwcie to między sobą. Czyli powinna służyć radą? Jeżeli młodzi się zwrócą, to tak. Natomiast nie proponowałabym jednak, żeby z tymi radami wyskakiwać. Ja bym to zrobiła inaczej. Wiecie, zastanówcie się, ale czy to ma sens i tak dalej. O. Natomiast młodzi też powinni uwzględniać coś takiego, że wyjście dziecka za mąż, ożenek, to jest i zysk, ale też strata. Tracę moje dziecko. Mhm. Prawda? I no... Coś tutaj się dzieje, potrzebny jest taki proces oswojenia się z tym. Można mieć wątpliwości, czy to jest dobry wybór syna lub córki, prawda? Ale już nie mamy wpływu na to. Już nie mamy wpływu i się przestajemy tym przejmować, to jest ich sprawa. Pewnie łatwiej jest takiej, zaryzykuję, porzuconej mamie, jeżeli ma współmałżonka, ale często zdarza się, że kobiety są samotne i wtedy rzeczywiście walczą o syna, o córkę. Co by Pani radziła takiej porzuconej mamie? Co bym radziła porzuconej mamie? W tej chwili jest tak ogromny obszar możliwości zagospodarowania sobie własnego życia na różne sposoby. I nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, nie, absolutnie. Różne fantastyczne historie na ten temat słyszałam. Wszyscy je znamy, skądinąd. Sąsiadki, które sobie świetnie poradziły, sąsiedzi, którzy sobie poradzili. I nie mówię tylko o szukaniu kogoś do związku, ale o wszelkiej aktywności. Jakiego tak. rodzaju mogłaby być ta aktywność? Sportowa. Mhm. A jeżeli ktoś... No, siłownia. Nie lubi. A jeżeli ktoś nie lubi? Są starsze osoby, które w ogóle to, wysiłek fizyczny to nie dla nich. Ja myślę, że tutaj zachodzi epokowa zmiana w rozumieniu czegoś takiego jak kondycja fizyczna, łącznie z takim walorem estetycznym wyglądu i do tego trzeba się po prostu przełamać. Mhm. Zacząć i po pewnym czasie naprawdę można to polubić i sobie nie wyobrażać życia bez tego. A to od razu nasuwa moje kolejne pytanie. Syndrom pustego gniazda. To nawet nie jest połączone z tym, że dziecko wychodzi za mąż lub żeni się, ale opuszcza dom, wyjeżdża na studia, nie wiem, wyprowadza się. Ja proponuję, by coś takiego zrobić, żeby nie było syndromu pustego gniazda, tylko nareszcie mam dodatkowy pokój, w końcu mogę sobie zrobić świetną garderobę albo moją pracownię malarską tam urządzić. To tak ma być. Przechodzi się na poziom partnerstwa. Jasne, że ja przesadzam, przerysowuję, ale jest cień smutku, nostalgii i tak dalej. Natomiast w takim kierunku, że mamy kontakt z dorosłym człowiekiem, partner, a nie już dziecko. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Więcej na ten temat na portalu dziecko-i-figura.pl. Zapraszam.